Dzień dobry, dzień dobry, drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. Jesteśmy świeżo po żniwach kukurydzy, gdzie zapadła decyzja i siejemy w nią pszenicę, czyli w topole, gdzie była kukurydza, siejemy pszenicę, a więc trzeba trochę się spiąć i wykonać bardzo szybko niezbędne czynności związane z uprawą i orką. Dzisiaj wjeżdża talerzówka, próbujemy stalerzować resztki pożniwne po kukurydzy, a już za tydzień będzie orka. Mam nadzieję, że spadnie trochę deszczu, bo jest bardzo sucho, bardzo twardo, a więc talerzówka obciążona i próbujemy walczyć, mieszać te resztki pożniwne i wyrabiać pole. Zaczynamy nowy odcinek. Nawrotów i mamy już kawałek, niezły pola stalerzowany. No, znowu zmieszać to do czarnego, to też jest ciężko. Jakiś tam efekt jest tego talerzowania. Powiem wam, że trochę obawiam się tej orki. No, troszeczkę ziemia jest zwilżona, prognozują jeszcze opady. Może i faktycznie nie będzie to płasne. Dobrze, że te pługi zostały trochę zmodernizowane, to na pewno tutaj przy tej ilości tej słomy, czy jak to nazwać, na pewno będzie się sprawdzać to i dużo pomagać, bo jest tego dużo, naprawdę dużo, więc zobaczymy, jak te pługi, które nam pokażą, poradzą sobie z uprawą tego. Wiadomo, że tak ładnie nie założę, że część będzie wystawać i tak już rozkminiłem, że jak się założy, tak się założy, ale pójdzie do uprawy brona wahadłowa, ona nie robi głęboko, ona zagęszcza, nie powyciąga tego. Kultywator był tutaj po prostu beznadziejnym pomysłem, także będzie na pewno uprawa broną wahadłową. Powiem wam, pozakładałem drzwi do 80, bo już jest naprawdę silny. Rano był przymrozek. I już, kurczę, mamy taką prawdziwą jesień i w tym roku jesień, zaraz będzie zima, bo w tym roku naprawdę było wszystko dziwne, było gorąco, gorąco, upał prawie do końca września, z początkiem października, to tak nie było, od razu przymrozki pojawiły, człowiek jeszcze nie przyzwyczajony do takich temperatur i lecimy, hektary umywają, nie, dobrze idzie, słuchajcie, 2,7 to też jest szerokość, tutaj trochę już nawrotów mamy. Moim zdaniem 1/3 pola zaraz będzie zrobiona. 80 ma dość lekko, bo jest sucho i nie jesteśmy w stanie mocno zagłębić talerzówki. Powiem wam, że bez obciążenia to nie miałoby jakiegokolwiek sensu całe to talerzowanie. To byłaby jedna wielka lipa, jakbyśmy nie obciążyli talerzówki. No ja ogólnie pierwszy raz uprawiam takie resztki po kukurydzy, więc też nie bardzo wiem co i jak. No trzeba tutaj naprawdę moim zdaniem ładnie się to udaje mieszać, bo jest dociążona talerzówka. Jakby nie była dociążona, ona by szła po prostu po wierzchu i nic by z tego nie było, proszę państwa. Także zaraz kamerki przenosimy na zewnątrz
i próbujemy coś tam wam pokazać z tej uprawy kukurydzianej. No i tak właśnie widzicie, to wygląda. Wydaje mi się, że nie jest źle. Jest to tak trochę na 10-12 cm zrobione, także powinno to w miarę wyglądać. 80 świetnie wygląda, a więc co? Siadamy i ruszamy dalej, bo mamy już na pewno większe, no około 1/3 może trochę lepiej zrobione, także śmiało, szybko nam to wszystko poleci. Dobiegło to do końca, poprzeczniaki odbite,
Tutaj to wygląda słabiej niż tam na... jest lepsza ziemia, jest twardziej po prostu. Ale wydaje mi się, że i tak, zobaczcie, to zostało niegłupio uprawione, aczkolwiek tej, nie wiem jak to się fachowo nazywa, to na to mówię słoma. Tej słomy zostało trochę, miejscami więcej, miejscami mniej. Sam jestem ciekaw, jak, wiecie, to będzie wyglądało z orką. Pługi trochę te ścinacze, widzieliście, te śledzika, no to w sumie wszystko trochę dało. To będzie też taki już prawdziwy finał tych testu pługów, bo zobaczymy, jak one właśnie na tym będą kryły. I tutaj wysoka słupica będzie miała też dużo do powiedzenia, bo no, zobaczcie, to miejsce co jest, jest tego w ciul. Są miejsca, że praktycznie nie ma wcale, no jest bardzo mało. No tutaj mówię, tutaj była największa ta kukurydza, tak faktycznie takie pokazuje wam najbardziej najgorsze miejsce, można powiedzieć. Także są tam na górku, gdzie jest słabsza ziemia, no tam praktycznie nic nie ma tej słomy, bo ona się tak zmieszała elegancko. Także ciężko jest określić już za tydzień, dajemy temu tydzień, nadają właśnie jakieś deszcze, to jest właśnie najważniejsze, że właśnie będą jakiekolwiek opady. Więc tak jak wam mówię, jak będą opady, na pewno będzie to dużo łatwiej orać. Też czasu nie ma na to, żeby to przegniło, wiadomo, nie? Najlepiej to chyba byłoby to zostawić, ale co, ja tam wiarę zboża na takiej klasie nie chcę wchodzić. Kukurydza drugi rok, no nie. Nie, stwierdziłem, że nie. Są pola też nie za dobrych klas. Czwarte B nawet teraz są szykowane pod kukurydzę, więc stwierdziłem, skoro mam działki, zrobimy zmianowanie. Tym bardziej, że to udało się skosić dość wcześnie, bo wiecie, że kukurydzę to kosimy w listopadzie. Nawet bywają przypadki, że w grudniu. My mamy połowę. Nie, dzisiaj jest dokładnie chyba 9. Chyba tak, dzisiaj jest 9 października. 8 była wykoszona, a więc czas bardzo dobry. No tak jak wcześniej ja wspominałem w filmie, to FAO, ale było małe, ale ono też trochę zepsuło plon moim zdaniem, więc w przyszłym, już tak nawet rozmawiałem z kilkoma osobami, więc w przyszłym roku spróbujemy trochę z wyższym FAO. Będzie ona późniejsza, na pewno ją z początkiem października się nie uda wykosić, takiej kukurydzy, która ma FAO 240-250, ale też wtedy jest, wiecie o tym doskonale, wyższy plon. No i to też zależy oczywiście od wody i od momentu, w którym jest ta woda. Także co? Oceniajcie, komentujcie jak zwykle i do zobaczenia w kolejnych odcinków, w odcinku z orki, bo to może być naprawdę ciekawy odcinek i zobaczymy, jak sobie pługi po tych moich modernizacjach wakacyjnych poradzą w tak naprawdę dość trudnej orce, bo ziemia nie jest ciężka, ale jest co przeorywać i to na pewno nie będzie zbyt łatwe. Do zobaczenia. Cześć.